Dostaję pytania, czy warto kupić urządzenie wieloczęstotliwościowe i tak naprawdę czym ono się różni, bo wiele osób chce słyszeć, jaka jest różnica, po prostu. Ja wybieram takie urządzenie, albo jednoczęstotliwościowe, albo wieloczęstotliwościowe i na czym powinna polegać różnica dla takiego laika, który się nie zna, bo różnice w cenie wiemy. Urządzenia wieloczęstotliwościowe są parokrotnie droższe. Taka jest prawda. Płaci się za technologię i niestety pewne rzeczy muszą kosztować. Tu mam Minelaba Equinoxa, którego kiedyś dość mocno i negatywnie potraktowałem. Byłem na premierze na Detektivalu, to ponad 2 lata temu było. I ja podtrzymywałem wtedy swoje zdanie, podtrzymuję do tej pory. Urządzenie wtedy było nieskończone, to nie tylko było moje zdanie. Ten wykrywacz nie pracował tak jak powinien i sprawdziło to wiele osób z Polski i z Anglii i z całej Europy, którzy naprawdę siedzą dużo w poszukiwaniach i znają się na sprzęcie, powiedzieli: Michał, no to jest w ogóle, nie wiem, no niesamowita rzecz, ale to urządzenie nie działa. Ja pamiętam, że poprosiłem o słuchawki bezprzewodowe, które są razem z tym urządzeniem i te słuchawki były niegotowe. Gość mi powiedział, Anglik, mówi: wiesz, one są, ale one nie mają elektroniki, one nie działają. Ja mówię: no to po co mi je dajesz, prawda? Teraz mamy działające urządzenie. Wersja softu 2.14, 2.17, nie pamiętam w tej chwili. Pamiętam, że była po drodze, jeszcze był problem z softem w tym urządzeniu. Ale nie będziemy mówić o samym Equinoxie. On będzie na kanale dalej się pojawiał w tej formie. Będą robione z nim filmy, więc będziecie mogli zobaczyć w terenie. Zresztą są odcinki na pożyczonym. Dzięki, Kuba nam pożyczył urządzenie, więc możecie sobie pooglądać. Jaka jest różnica, jeśli mielibyście wybrać sobie Equinoxa? Tam prawie kosztuje 4400. Dziękuję też firmie Viking za udostępnienie sprzętu. Sprzęt będzie też dostępny w naszym sklepie, ale to mniejsza z tym. Jaka jest różnica między takim urządzeniem wieloczęstotliwościowym a jednoczęstotliwościowym, na przykład Simplexem, na przykład Garrettem, Kanarkiem. Ja nie mówię o tej o prędkości, jakości i funkcjach tego, ale w ogóle ogólna różnica. Urządzenie wieloczęstotliwościowe na pewno będzie Wam lepiej pracowało na słonej plaży i w słonej wodzie. To bez porównania będzie bardziej stabilne i będzie na takich mniej stabilnych gruntach piaskowych, alkalicznych albo bardzo mocno zmineralizowanych zdecydowanie lepiej się stabilizowało, jeśli chodzi o grunt. W przypadku urządzeń firmy Minelab ta praca jest naprawdę bardzo miękka. Jeśli ktoś nie lubi gorących urządzeń, tak jak ich Spedeus, które cały czas gdzieś popierdują i wydają różne dźwięki, słychać glebę, jak się ona zmienia, bo to też jest ważne, że słyszenie gruntu wcale, jeśli nawet jest męczące, wcale nie jest złe, bo Was informuje, co się dzieje w danym miejscu. To te urządzenia są naprawdę bardzo ciche. Czyli jeżeli ktoś lubi takie szukanie zero-jedynkowe, nie lubi słyszeć gruntu i lubi chodzić naprawdę na cichym urządzeniu, to takie urządzenie jak Vanquish czy Equinox to jest urządzenie dla niego. Na mokrej plaży, dzięki temu, że to jest urządzenie wieloczęstotliwościowe, będziecie mieli lepsze osiągi. Lepsza głębokość, to jest pewne, to urządzenie i będzie bardziej stabilne. Naprawdę nie będzie traciło tak na parametrach pracy i nie będzie takich zakłóceń. Także tutaj słona plaża, jak ktoś chce szukać w wodzie, to wieloczęstotliwościowe urządzenie, zwłaszcza słonej, przede wszystkim jest niezbędnym kryterium, jeśli chodzi o dobór urządzenia. Kolejna rzecz. Macie wybór, możecie oczywiście w tych urządzeniach używać też częstotliwości na zasadzie takiej, że wybieracie sobie dowolną częstotliwość pracy albo tryb multi. To jest fajne, dlatego że możecie na dane scenariusze, jeżeli na przykład w tym trybie wieloczęstotliwościowym to urządzenie nie będzie zbyt stabilnie pracować, będą jakieś problemy, możecie sobie wybrać daną częstotliwość. Na to trzeba zwrócić uwagę, czy tak można. W przypadku Equinoxa jest taka możliwość, w przypadku Vanquisha absolutnie nie. Te częstotliwości tam są uruchomione na stałe. Nie macie na to wpływu zupełnie żadnego, nie możecie tych częstotliwości wybierać. To jest pewna rzecz, na którą też się powinno zwrócić uwagę. Teraz tak, urządzenia wieloczęstotliwościowe są nieco wolniejsze, jeśli chodzi o przemiatanie obiektów i separację, no bo urządzenie jednak więcej operacji wykonuje i potrzebuje trochę na to czasu. Nie ma już takich różnic w tej chwili, tak wielkich, że kiedyś była przepaść jak White Spectra na przykład, to w pewnych momentach trzeba rzeczywiście wolno przemiatać tym wykrywaczem. W przypadku Equinoxa czy Vanquisha czuć, że jest nieco wolniej momentami, można sobie to ustawiać, w przypadku Equinoxa i Vanquishu to jest ustawione. Natomiast nie jest to taka różnica, żeby mówić, że te urządzenia są kompletnie wolne. Na bardzo dużym śmietniku może się okazać, że jednoczęstotliwościowe urządzenie będzie lepsze. Sam producent urządzeń wieloczęstotliwościowych, jakim jest Minelab, też często wspomina, że jeżeli chcecie mieć lepszą separację, w pewnych sytuacjach lepiej się przełączyć na jednoczęstotliwość albo nieco lepsze osiągi. Co Wam daje jeszcze ta technologia? Przede wszystkim poza stabilnością pracy macie bardziej stabilne ID.
Niestety wadą tych urządzeń jest to, że tu jest dość wąska skala, węższa niż w takich jednoczęstotliwościowych urządzeniach z konkurencji, ale da się z tym żyć. Momentami w dużym śmietniku to przeszkadza, ale naprawdę to są sporadyczne sytuacje. Ja trochę pochodziłem z tym wykrywaczem i twierdzę, że jest super. Plusem jest bardzo dobre audio, jeśli chodzi o produkty firmy MineLab. Jedno z najlepszych, o tym mówiłem, możecie to zobaczyć w innych filmach. Także stabilność pracy naprawdę dużo daje w pewnych sytuacjach i takim urządzeniem bardzo fajnie się separuje pewne rzeczy. Poza tym wieloczęstotliwościowe urządzenie ma też zakres pracy, czyli pracuje ten akurat 800, pracuje od 5 kHz do 40. Co to oznacza? 5 kHz to jest dobre na jakieś głębokie żelazo, ale 40 jest dobre na małe, drobne, złote rzeczy, na mikrobiżuterię, czyli macie pełną rozpiętość. Tak naprawdę tym urządzeniem w Equinoxa możecie szukać i militarki, chociaż nie jest to idealne urządzenie na militarkę, bo to jest jednak urządzenie dynamiczne, ale możecie sobie szukać też poza tym możecie też szukać złota. Czyli macie w jednym urządzeniu szerszy zakres, prawda? W przypadku 600 ta górna częstotliwość to jest 20 kHz. I to jest niestety troszkę moim zdaniem za mało, więc jeśli inwestować jak dla mnie w moim przypadku, to myślę, że to jest 800. Dlatego tak samo o Garecie Apexie byłem troszkę załamany, że Apex ma 20 kHz, ale to był model Ace. Wiadomo, że będą inne. Wracamy do naszych wieloczęstotliwościowych urządzeń i opowiadamy dalej, o co w tym wszystkim chodzi. Także, chodząc z tym urządzeniem, możecie w łatwy sposób znaleźć naprawdę dużą, srebrną monetę, ale możecie znaleźć też cienką, złotą monetę, prawda? Bo macie pełny zakres. Możecie przestawić i chodzić i szukać małych, drobnych, jednogramowych samorodków złota, prawda? Więc możliwości w tym urządzeniu jest bardzo dużo. I to urządzenie bardzo dobrze identyfikuje różne cele, dlatego że próbuje to w ten sposób, że są tam zrobione pakiety, ja opisałem tą technologię Multi-IQ, możecie w jednym z filmów obejrzeć, które po prostu są programy, każdy program w odpowiedni sposób analizuje obiekty, prawda? Bierze na przykład program pole 1, kładzie większy nacisk na niższą częstotliwość, prawda? Bardziej faworyzuje 5 kHz, ale program na przykład pole 2 już faworyzuje te wyższe częstotliwości. Także możemy się przygotować na pewne scenariusze, czyli z pierwszym programem lepiej widzimy głębokie, na przykład duże obiekty typu srebro albo jakieś żelazo, jeśli kopiemy żelazo. Natomiast z programem numer 2 widzimy na przykład małe srebrne monety albo złote kawałki mikrobiżuterii, drobniejsze rzeczy. Także wieloczęstotliwościowość daje Wam pewną przewagę, jeśli chodzi o inne urządzenia. Czyli reasumując, jeśli chcecie mieć ciche i stabilne urządzenie, to jak najbardziej urządzenie wieloczęstotliwościowe będzie lepsze. Jeśli chcecie szukać na słonej wodzie, jak najbardziej. Jeśli chcecie szukać drobnej biżuterii, ale też mieć możliwość szukania na przykład dużych srebrnych monet albo żelaza, to też tylko powinniście popatrzeć, jaka jest dolna, a jaka jest górna częstotliwość pracy. W przypadku Vanquisha to nie jest podane. Ja Wam powiem, dlaczego tak jest, dlatego że ja się też w pewnym sensie tym bulwersowałem, dlaczego MineLab nie podaje swoich technologii. Dlatego, że to jakaś ich tajemnica patentowa. Nawet poczytałem trochę opracowań, nie są pewne patenty wprowadzone, bo inżynierowie z MineLaba zorientowali się, że jak wprowadzali patenty, to konkurencja te patenty podrabiała po prostu. Mimo wszystko gdzieś tam odchodziła w bok, bo miała czarno na białym, jak działa technologia. Teraz tego nie ma, w związku z tym po prostu pewne rzeczy są jakby tajemnicą firmy. To się Multi-IQ nazywa ta technologia, jeśli chodzi o oprogramowanie i obsługę i cały patent tego wszystkiego. Natomiast nie jest to rozpisane w sposób inżynieryjny, jak to działa. To tylko fachowcy, którzy obsługują urządzenia, są w stanie Wam o tym powiedzieć. Ale myślę, że z poziomu zwykłego użytkownika nie każdego takie rzeczy, prawda, laboratoryjne rodem z NASA interesują po prostu. Także pamiętajcie, chcecie urządzenie na drobne rzeczy, przy stabilnej pracy urządzenie wieloczęstotliwościowe na pewno będzie lepsze. Na pewno z takim urządzeniem nakopiecie się więcej drobnej biżuterii, na przykład na akwenie, bo wiadomo, że drobna złota biżuteria to u nas na polu nie występuje, chyba że po półrakach ktoś zgubi obrączkę przy pieleniu, to wtedy sobie znajdziecie, ale to nie jest drobna, bo to każdy wykrywacz pokaże. Ale jak będziecie chcieli znaleźć jednogramowe kolczyki albo mały, złoty, cienki łańcuszek, to macie większą szansę takim urządzeniem to znaleźć, a przy okazji jak będzie leżał obok kapsel albo moneta zwykła miedziana, to też będzie dobrze sygnalizowana. Też zaletą tego urządzenia na koniec wieloczęstotliwościowego jest to, że na większej głębokości to ID jest bardziej stabilne. Dlatego, że przy urządzeniach jednoczęstotliwościowych tracicie po prostu stabilność ID. Czyli im głębiej, to albo się nie pojawiają Wam cyferki, no albo to ID skacze. Tutaj ta stabilność ID jest rzeczywiście większa. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. W Vanquishu wiem i czytałem gdzieś, choć nie jestem pewien na 100%, podobno jest program Beach z Equinoxa użyty i zastosowany specjalnie po to, żeby urządzenie było jak najbardziej stabilne. Oczywiście będzie to
kosztem utraty pewnych osiągów, ale tutaj nie należy na przykładać zbyt wielkiej wagi, bo to jest informacja niepotwierdzona gdzieś tam z forów, wyczytana przez inżynierów domorosłych albo inżynierów rzeczywiście doświadczonych, którzy grzebią w takich rzeczach i oni podają takie rzeczy do informacji, natomiast no, nie jest to informacja potwierdzona. Bardzo fajne urządzenia. Ja tutaj mam, ja chodziłem z Vanquishem i uważam, że to jest też urządzenie, które ma przede wszystkim świetne audio. Audio Minelaba jest nie do pobicia. Ja przedkładam to audio nad audio Xpedeusa, które jest naprawdę też bardzo dobre, ale tutaj to audio jest naprawdę niemęczące i wygodne w używaniu. Zresztą sam Mariusz był zdziwiony, bo pochodził chwilę. No i tak naprawdę to wszystko jest tak fajnie i miękko zrobione jak w analogu, chociaż to jest cyfrowe urządzenie. Więc naprawdę warto się tym zainteresować. Dla ludzi, którzy chcą właśnie szukać drobnej mikrobiżuterii, którzy chcą mieć bardzo stabilne i spokojne urządzenie, może będą chodzili w miejscach, w których będzie troszkę mniejszy śmietnik, prawda? Gdzie nie będą potrzebowali piekielnie szybkiego i świetnie separującego urządzenia, to takie urządzenie jak najbardziej się sprawdzi. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam na omnitron.pl, zapraszam na czat, który jest live, non-stop 24 godziny na dobę, możecie do mnie pisać i będę postarał się pomóc Wam udzielić odpowiedzi na Wasze pytania. Do usłyszenia! Ok, podsumowujemy. Urządzenie wieloczęstotliwościowe może się okazać momentami płytsze niż jednoczęstotliwościowe. O tym sam Minelab wspomina w instrukcji do Equinoxa i w informacjach dodatkowych, które są podane przez beta testerów. Multi jest dobre do sprawdzania obiektu, do pracowania w trudniejszych warunkach. Natomiast jednoczęstotliwościowa opcja szukania też jest dobra, dlatego że twierdzą, że będzie głębsza po prostu. Tutaj gdzieś odczytałem opracowania beta testerów. No i padło tak, że taka średnia częstotliwość pracy jak 15 kHz jest najlepsza na monety i tak naprawdę na niej są najlepsze wyniki, jeśli chodzi o głębokość. Wieloczęstotliwościowy tryb jest minimalnie płytszy. Natomiast jeśli będziecie mieli możliwość wyboru, to wiadomo, że wieloczęstotliwościowe urządzenie będzie bardziej stabilnie pracowało, mimo że może być nieco płytsze. Z kolei ID tego urządzenia będzie na większych głębokościach bardziej stabilne niż urządzenie jednoczęstotliwościowego. Także jeśli macie bardzo, bardzo duży śmietnik i duże zakłócenia w okolicy, to polecałbym jednak jednoczęstotliwościowe urządzenie. No chyba, że macie bardzo ciężkie gleby i chcecie szukać na słonej morskiej plaży, no to wtedy urządzenie wieloczęstotliwościowe. No i przewagą tych urządzeń jest to, że jednak mają szerszy zakres pracy, czyli mimo, że mogą mieć jakąś utratę osiągu w pewnych warunkach i być nieco wolniejsze, to jednak można szukać od karabinów, prawda, po drobną złotą biżuterię. A w przypadku jednoczęstotliwościowego urządzenia, jeśli ma przełączane częstotliwości, to jest ok, tak jak macie na przykład Amfibio czy Multicruisera, to można to w pewien sposób już skompensować. Natomiast jeśli macie jedną częstotliwość pracy, no to niestety, kochani, nic nie zrobicie. Musicie się pogodzić z taką sytuacją. 15 kHz jest taką najlepszą średnią częstotliwością. Sam producent Minelab to wielokrotnie podkreśla, żeby używać tej częstotliwości. Ważna rzecz jeszcze, jeśli są duże zakłócenia EMI w okolicy, to pamiętajcie o tym, że takie urządzenie wieloczęstotliwościowe będzie miało problemy, których nie będziecie widzieli. Ono będzie pracowało stabilnie, ale nie będziecie wiedzieli, że macie utratę osiągów. Trzeba po kanałach, po częstotliwościach sprawdzić, jakie częstotliwości są zakłócone i wiedzieć, czy program, który używacie, pracuje głównie na jaki nacisk, na jakie częstotliwości kładzie. To jest bardzo ważne, bo jeśli będziecie mieli 5 kHz obciążone, które nie będzie działało, programowanie nie będzie brało pod uwagę tej częstotliwości, wy nie będziecie wiedzieli, że coś jest nie tak z urządzeniem, bo reszta częstotliwości będzie pracowała, a oprogramowanie będzie to kompensowało. Także warto się nad tym zastanowić, przemyśleć to wszystko na spokojnie i jeśli moim zdaniem ktoś nie szuka na słonej morskiej plaży, niepotrzebne są mu wysokie częstotliwości, to zupełnie wystarczy mu urządzenie jednoczęstotliwościowe. No i moim zdaniem na jednoczęstotliwościowe urządzenie, na śmietnik, taki ekstremalny śmietnik do oddzielania celów po prostu będzie lepsze. Natomiast wieloczęstotliwościowe będzie bardziej stabilne na takim śmietniku, będzie ciszej pracowało, jeśli komuś to przeszkadza, to jest wybór dla niego. To jest to kwestia zastanowienia. Widzicie, nie ma tak, że urządzenia wieloczęstotliwościowe są zdecydowanie lepsze. Są pewne różnice, między którymi trzeba wybierać po prostu i zdecydować, co będzie w danym miejscu dla Was lepszym rozwiązaniem. Czy jednoczęstotliwościowe urządzenie, które jest niestabilne, ale dobrze separuje na śmietniku, czy wieloczęstotliwościowe urządzenie, które jest jednak stabilne, pozwoli chodzić Wam po słonej morskiej plaży i ma szerszy zakres częstotliwości. Wybór zostawiam Wam, piszcie pod tym filmem, co o tym uważacie i do usłyszenia.